Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I witam się z Wami. Którego? 10? 11? Nie wiem, zaraz Wam powiem. Powiem Wam, muszę zerknąć w kalendarz. Serio. A włosy to mam piękne, nie patrzcie. Witam Was. Tak, 11. Ja 9, 10, pewnie, że tak. No, także witam Was 11 grudnia, w dzień tygodnia, wtorek. My właśnie się zbieramy, szykujemy. Mam zaległy kalendarz chyba za wczoraj, czyli 10 i 11 chyba będziemy otwierać dziś, ale to żadna strata, wszystko się wyrówna. Ja dopiero chyba dzisiaj będę Wam wysyłać, słuchajcie, te zaległe właśnie już dzionki. Witam Was oczywiście z poranną kawą. Z misią, pomimo iż misia w Polsce, no, godnie mnie reprezentuje. Patrzcie, jaką choinkę Oliwia zrobiła. Zobaczcie, z papieru. Ach, te moje dzieciaki to zdolniaki. Taką choinkę ja sobie ją postawiłam na biurku i to jest moja ozdoba świąteczna. Na biurku. Dzisiaj może, jak będę wracać z pracy, bo jadę dzisiaj na sprzątanie. Mam dzisiaj tylko 3 godzinki. To po sprzątaniu właśnie muszę wysłać przesyłki. I tak się zastanawiam, chyba je od razu ze sobą wezmę, tak myślę, wiecie? Wezmę je po prostu w plecaczku, tak jak je miałam wczoraj. Ja je mam wpakowane właśnie w plecaczek już. Są w reklamowerce. I chyba tak zrobię, dlatego że nie będzie mi się opłacało po prostu wchodzić do domu, wiecie, i wychodzić za chwilę. Wczoraj już testowałam pierwszy raz te produkty nowe dwa, czyli ten kremik. Ten kremik się wystraszyłam po Oliwie koleżanki chyba. Kremik pod oczy już sobie stosuję. Dajcie mi proszę znać, właśnie ja miałam poczytać, ale nie zdążyłam. Odpowiadałam tylko jeszcze wczoraj na maile. Zmontowałam Wam kolejny vlog i tak powiem Wam, że no, że potem już padłam. Ponadganiałam jeszcze YouTube'y swoje dziewczyny, zobaczcie. Glow Lab. To jest ta seria. Było trochę tych kremów. Jeszcze tam coś było z tego Glow Lab. Jeżeli polubię się z tym, to myślę, że sobie coś jeszcze zakupię. Wcale nie były takie drogie, bo tak jak mówię, on kosztował mnie 6 funtów, słuchajcie. Za 15 ml. No to tak średniawo. Dzień dobry, kochanie. Przeszłaś jak jakiś cień bez dzień dobry. Dzień dobry. No to w ogóle powiem Wam, że w ogóle. Śpieszę się. Ja też się śpieszę. Patrzcie, do szkoły się śpieszę. Ha. Nasza zima zła. No, także to. Malness, ja oczywiście nowa bluza, Insta Famous. Wszystko się zgadza. Cicho bądź. Oli się śmiała. No co tak napisali, no to co ja będę tutaj? No, widzicie, jakie to wredne jest takie. Wrednie se żartuje. O, brachają się już tam na kasę schodową. Brechty. Ciszej tam, proszę tam! Nie się nie śmiać, proszę mnie się o 8 rano. No, także powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że ten zapach jest tak cudowny, że ja się w nocy, słuchajcie, obudziłam i mówię, kto tak ładnie pachnie, nie? Nie, to ja byłam. No nic, tak za mocno mi to pokazałaś, za szybko jakby. Nie zdążyłam wąchnąć. Daj mi, co mi daj? Kurtkę. Nike'a czarną. No właśnie, albo tu w szafie, albo na wieszaku. Czarna. Nike'a z Nikajka. Tak polubiłam się, słuchajcie, z tą kurtką, że w ogóle szok. Kurtka z lumpa. Pomyślałby kto, nie? I co? I czym się różni od kurtki ze sklepu? Nic. Nic. Niczym. Tym, że niczym, to nie jest fake. Tym, że widzicie, jakie to jest? Fake. To nie jest fake, po prostu jest kupiona w lumpie. No, właśnie. Cenę zdjęłaś? O, będę się dopiero wyjmować. Bilety moje wczorajsze przepłacone, słuchajcie. 7,95 Gracjan, a ja 15,90. Chyba sobie zostawię w kalendarzu na pamiątkę, że wiecie, tak na znak głupoty mojej. No ale tak to jest, jak człowiek tak nie jeździ do tego Edynburga cały czas i nie wie takich rzeczy, bo skąd ja mam wiedzieć przecież? Na przystankach nie piszą. Jedź pani kochana następnym, bo pani zapłaci mniej. Nie ma.
Dobra, muszę to jakoś rozdzielić, a nie, nie mam co to rozdzielać, słuchajcie. O Boże, 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 Bozienka. To nie, to jest za małe. To jak jej dam, to ten będzie zaraz miauczał. Co ja mam to zrobić? Nic nie zrobię. Nie mam. Nie mam funta, kurczę. Nie mam funta drobnego, chorela jasna. Czekajcie, jeszcze tu sprawdzę, ale chyba nie mam. Chyba nie mam funta. Trudne sprawy. A czemu? No bo chciałam wam dać do szkoły, ale... Mam słodycze. No wiem, że macie słodycze, ale jeszcze byś sobie coś mógł kupić na przykład, ale nie mogę znaleźć. O, żeby nie było. Wyciągnął rzeczy z plecaczka. Żeby nie było. Cały czas nagrywam teraz w ogóle, kamera włączona. Widzicie? Tutaj mam wszystko włożone i karteczka co dla kogo. Więc, żeby nie było mnie tutaj. Kurczę, no nie mam tego funciaka. Myślałam, że mam. Mam rękawiczki za to. Ale czekajcie, jeszcze kupnę w portfelu. Może resztę jakąś wczoraj dostałam. Jest. Mam i funta, i dwa, i w ogóle. Dobra, mogę im dać. Tu jest funt, Loli, dwa, ale sprawiedliwość, no ale prosiła o dwa, ona wczoraj była w szkole, jak my byliśmy załatwić sprawę i co? No, i potem sobie na shoppingu też, także proszę, chciałam dwa, proszę dwa, znalazłam. Bierz sobie to do ustów, Oliwia wzięła sobie do ustów Evelina, słuchajcie, Revitalum. Aloesowe. Tu nie zdeptaj mojej kurtki, bo ona leży i będzie płakać. Ja dopijam kawę i zaraz spadam też, no co? Don't touch this. Już się zasiano łapie. O, mówię wam. Do domu ze szkoły prosto. Prosto z górki. Kto ma klucz? Ja chyba. Chyba? Ja nie mam. No właśnie. To sobie w razie czego sobie weź, ale ja będę w domu. Ale weź sobie, no. Chociaż w sumie zawsze Gracjan powinien być pierwszy klucz, a nie ty. Oli, Gracjan powinien mieć. On kończy szybciej. Ja go nie mogę. Oli, Gracjan powinien mieć klucz. Idź. No to idź. Ja Gracjanowi dam. Bo Gracjan przychodzi pierwszy, więc to on ci otworzy drzwi. Jakby co. Po szkole proszę do domku. Ja będę. Raczej tak. Nic nie planuję, chyba że gdzieś wyskoczę i po prostu się minimalnie spóźnię. Ale gdzie w ogóle jest ten klucz? Od drzwi. Ten drugi. No ja też nie wiem. Ale. Wow. Fajnie wygląda, Oli, co? No Gracek. No weź zobacz, powiedz szczerze. Co? Odwróć się tylko do Olizy, pokaż jej. Pokaż jej, tylko się nie zapina. Super, nie? On nie chciał, a to taka porządna. Całą zimę w niej przechasasz, jak nie porwiesz oczywiście. Kocham cię. Pa. No dobra, czekajcie, kukam na czas. Albo i nie kukam. Wiecie co, założyłam sobie już tą obudowę i dupa. No, także dziecko poszło, coś tu jakieś te. Ja dopijam kawę i co? No i jeszcze sobie nałożymy ten drugi kremik, który też wczoraj kupiłam i to jest to. On jest taki specyficzny, jest taki trochę... Ja na to mówię śmierdzący, bo to mi się kojarzy tak naprawdę z takimi, kurczę, zielarskimi sklepami. Takie po prostu jakieś zielarskie takie składniki, to typowo. On ma taki kolor takiej jasnej kupy. I jest bardzo rzadki, bardzo, słucham, no, bo można je przypiąć, żeby nie zgubić. To jest przypięcie. O, widzicie? I on od razu tak jakoś bardzo dość szybko zasycha. No taki ma dziwny zapach. On tak trochę jakby jakimś owocem, trochę jakąś rośliną, trochę jakimś ziołem, w sensie zielskiem, wiecie co chodzi. Nie wiem, jakimś ekstraktem, kwiatem, nie wiem. Ale zaraz wam może powiem. Smooth skin feels, softens visible fine lines and wrinkles with botanical... No, jakieś botaniczne olejki, ekstrakty, głębokie nawilżenie, żoba. To z tego, co tak widzę, grape, czyli mamy ten. Grape, no, winogrono, seed oil,
Bereseed, czyli nasiona malin, ekstrakt, wild cherry, czyli dzikie wiśnie, kamelia, czyli mamy jeszcze tutaj ten liść zielonej herbaty, aprikot, czyli morela, ginger, czyli o, to chyba ten imbir się tak może wybija, sweet orange i a widzicie, mamy cię. I rozmaryn. No, to ten rozmaryn tak chyba wali. Rozpierdziela skład, jeżeli chodzi o ten taki nieprzyjemniejszy zapach. Ale ogólnie to właśnie czuć takie coś owocowe. Owocowe i na końcu dowala po prostu tym takim rozmaryn, rozmaryn, rozmaryn. No, ale fajne uczucie, tak bardzo, bardzo szybko wchłania się, to muszę Wam powiedzieć. I kolejna rzecz, z jakiej jestem zadowolona, bo wczoraj sobie mini przetestowałam, to znaczy sobie raz tak dziabnęłam. I zaraz Wam też to pokażę, ale muszę sobie rzęsy szybko pomalować. Rzęsy, słuchajcie, ja się nie maluję, jak widzicie. Jeżeli chodzi o tusz, to właśnie używam sobie ten przeźroczysty, ten Clear z Natural Collection. Filmik z tego już miałyście na kanale, więc go już widziałyście. Dziwnie się nie maluje, bo w ogóle nie czujecie, nie widzicie i tak dalej. I przez to jest takie dziwne uczucie, a potem dopiero widać efekt, jak właśnie poprawia się tuszem. Ok, no i teraz pokażę Wam właśnie tą opcję z ustami. Kurde, wkurza mnie ta gumka, jednak nie mogę mieć tej gumki. Muszę założyć sobie tą chyba, czekajcie, muszę sprawdzić. Tą chyba na 3 razy muszę związać. Muszę mieć dobrze związane te włosy. Kawy nie dopiłam, zaraz muszę wychodzić. Ja nie wiem w ogóle. O, i teraz będzie chyba dobrze. No, bo potrzebuję mieć mocno związane, a nie takie wiecie. Dobra, znalazłam coś. Muszę natemperować. Bo już jest takie przytępowe i jest już niewyczuwalne. Dobra. Niewyczuwalne, bo kurczę, muszę natemperować temperówką. Dopijam łyczek kawy i spadam. Jeszcze i tak będę piła, ale pokażę Wam efekt właśnie tego produktu z Revolution, na który się już tak tyle czaiłam. Ale jak chciałam tamten, ten Rose Gold. Zobaczcie. Jego nigdy nie ma, a ten, a jak... A z kolei jak jest online, no to kosztuje 4 plus przesyłka i trzeba zapłacić 7. Więc 7 poundów kosztuje ten błyszczyk, to tak nie bardzo. Jeżeli bym zamawiała jeszcze coś i wtedy doliczyła sobie te 4, to spoko. Ale jak ja nic nie potrzebuję, bo kupiłam sobie stacjonarnie to, co chciałam i mam płacić 7 za sam błyszczyk, to tak mi jakoś nie na rękę. Wiecie, to tam 3 funty drogą nie chodzi, ale... Ale jakoś to odczuwam i tyle. Dobra, ja spadam, dziewczynki. Dziewczynki i chłopcy. Ja spadam i odzywam się do Was po pracy. I hejo, hejo. Odzywam się do Was tutaj z roboty i pokażę Wam co. Patrzcie. Wariat. Hejo. Chcesz się bawić? Tak? No bawić się chcesz? No przyniósł mi buta i mówi spindalaj. Nie? Ale to nie jest mój but. Kolego, a tu drugi kolega. Nagrywam cię. A się by nie było. Nie, 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 nie. Widzicie, jak fajnie mamy tutaj? Tupel. Nie draw się B. O, wypadł ci but. Tami. Co jest? Co jest? Pobawić byś się chciał, tak? Patrz, ale ja tutaj mam drzwi. Tami. A ty! No, także taka sytuacja. O, teraz się chyba jarnęli, że tutaj drzwi otwierałam. Patrzcie. Dzień dobry! Też zamknięte? Daj, high five! High five! No, piąteczka! Ostrości ma! Hejo, hejo! Żółte światło, żółta ja. Pięknie zrymowałam. Słuchajcie, właśnie wróciłam do domu. Oczywiście przeszłam się jak czubek jakiś, nie wiem po co, na co i dlaczego. Czekajcie, bo zdjęłam sierść z kota. O Boże, czekajcie, czekajcie, bo moje dzieci oczywiście nie trafiły do śmietnika, jak żeby inaczej. Jestem w domu i właśnie pokażę Wam, słuchajcie, co zakupiłam. Leciałam na pocztę jak debil jakiś, ale on mi mówi, że proszę przyjść przed 16. Czyli zaraz.
Tak jakby nie mógł mi, chyba że jeszcze tam ten ktoś nie wrócił, nie wiem, tak mi się wydaje, no bo chyba mógłby wydać przesyłkę, nie? Jakby miał. To witam was ja i moja niedokończona tapeta. Ale z tobą nie rozmawiam teraz. Chodzi za mną po prostu, o, pod nogami, tak? Co chcesz z tej szafki? Nie dostaniesz. Nie. Nie, bo jesteś niegrzeczna. I zrobiła w pampersa. Znaczy w sumie to do kuwety, ale wiecie. Ledwo co wróciłam do domu i co? Nie mam co robić, nie? Tylko sprzątać. Wróciłam ze sprzątania prosto do sprzątania. Także jakby ostatnio mnie ktoś pytał, Aga, co robisz w wolnej chwili? Więc ja w wolnej chwili, zamiast się relaksować, odpoczywać, ładować baterie, no to na przykład sprzątam. Na przykład wracając ze sprzątania. Cóż mogłabym robić innego, jak przecież nie sprzątać dalej, prawda? Zawsze jest coś do sprzątania. Zróbmy sobie może kawę. Zaraz wracam. Jestem już z powrotem. Jestem ja i moja super bluza Insta Famous z Primarka za piątaka. Tak! Widzę, że został z wczoraj makaroni cheese, to sobie zaraz zjem. O Boże. Zaraz sobie zjem, pokażę wam co zakupiłam. Bo co nieco zakupiłam. Miałam iść dokupić lampki. No i dokupiłam. Oczywiście, że dokupiłam lampki. Czekajcie, bo coś wkurza ta ostrość. W ogóle coś mnie tu wkurza ten obraz. Nie macie takiego wrażenia, jakbym, nie wiem, było coś brudne? Knie pachnąca rzecz. Jak nie lubię tych takich świeczek o zapachu zimy, tych wiecie, tych no... sosny, tego, brzozy i tak dalej, tak podoba mi się ten zapach. I to jest właśnie zapach, słuchajcie, choinki. No najzwyczajniej zapach choinki unoszący się ze świeczki w kształcie choinki. Przepiękny zapach, bardzo mi się podoba. Choinka również mi się podoba, była już ostatnia. Tak wygląda, ja ją zakupiłam oczywiście. Wow, no fantastyczna, no po prostu masakra. No świąteczny zapach jak nic, także taka choineczka, poczekajcie, może sobie kokardkę na niej zawiążę, bo ja nie chcę jej używać jako choinki. Zróbmy jej tutaj kokardeczkę i to chyba będzie tak jakby była szczupkiem, wiecie o co chodzi. Będzie z kokardką, bo ta kokardka jest ładna. Tylko czy ja dam radę zawiązać tutaj kokardkę? Nie jest to proste, coś mi nie wyszło, bo tu jest za krótko, tu jest za długo. Oj, Bożesz, 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 Bożenka. Czekajcie. Dobra, tu złapałam, teraz tu pociągnij. Tu weź więcej, a tu mniej. Dobra, nie, dziewczyny, to nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień na wiązanie jakiekolwiek. Czekajcie. Dobra, może skrócę po prostu i wyrównam. I może teraz? Może mi się udać. Jest taka szansa, że jak się postaram, to mi się uda. Nie, może jednak nie. Ręce odmawiają mi, słuchajcie, posłuszeństwa po prostu. Dzisiaj byłam właśnie na sprzątaniu, 3 godzinki, zleciało w miarę szybko, ale już mi się nie chciało. Naprawdę, nie chciało mi się po prostu totalnie. Czy ja to zwiążę, czy ja to nie zwiążę, słuchajcie. Takie coś chciałam, wiecie o co chodzi, ale nie wyszło. Dobra, jak taki fiut stojący. Nieważne. Choinka. Masakra jak pachnie. Dobra, z tą kokardą coś tu porobię. Dalej, co zakupiłam? Kafe latte, Starbucks Unio za funta, a ta sama w Tesco stoi za funt 79. Także Homebergines. Jedne, jedyne, ostatnie lampki, jakie dorwałam w kolorze ciepłym, bo były jeszcze jedne, też jedyne i białe, albo dwie paczki. Tam nie wchodź nawet, bo jest telefon. Daisy tu jest. Wiesz? Tam jest telefon w szafce. Także takie lampki, 100 lampek LEDowych, warm, white, za chyba 6 funtów. Wypadałoby zalać kawę, ale jeszcze sobie nie zasypałam, więc luz bluz. Ogórek. Ogórek, ogórek. Pomagasz mi wykładać? Te misie takie, ponieważ kupiłam dzieciom, słuchajcie, takie zaraz wam zresztą pokażę to wszystko.
Będę Wam pokazywać, to Wam poopowiadam. Nie skacz mi do szafki nawet. Takie ciastka, te Marylandy, oni je bardzo lubią, więc wzięłam im do takiego pojemnika, który Wam zaraz pokażę. Takie ciastka, Olivia lubi Cadbury, Gassen lubi też te Marylandy, także super. Dalej wzięłam takie dwie tacki, bo mi się bardzo spodobał ten motyw, bardzo, bardzo, bardzo. I z zamiarem ułożenia po prostu sobie, czy tu pojemniki sobie ułożę świątecznie, czy tu na mikrofalówce, na pewno znajdę miejsce, no i nie mogłam się oprzeć. Jak na kociarę przystało, na kocią mamę, złaś. To jeszcze wzięłam taką tackę i właśnie na niej zamierzam ustawić na przykład, dajmy na to, nie wiem, no choinkę, wiecie o co chodzi. O, święta choinka i tu na przykład jakieś tam czy ciastka, czy coś, zejdź. Zejdź kocie. Więc coś takiego, tutaj oczywiście Glade, mój ulubiony produkt do wykładzin, zawsze spryskuję nim, znaczy posypuję tym pudrem, potem odkurzam, więc zaraz to uczynię. Wzięłam sobie do kawy znowu moje ciastko, to takie cynamonowe, bo jest bardzo pyszne do kawy, zaraz je sobie tylko zagrzeję. Dalej wzięłam te takie Hello Panda, dzieciaki moje też lubią te takie ciastka, więc wzięłam takie. Jeszcze jedna tacka, tylko że taka malutka, bardzo mi się one spodobały, jako ozdoba będą wyglądać fantastycznie, to już wiem, ja sobie je gdzieś ładnie przystroję. Dobra, może nawet na wigilijnym stole, słuchajcie, na jakieś tam, na coś. Mentosy, czoko, znowu je znalazłam, kiedyś już je pamiętam, że jadłam i mi posmakowały, więc o, tutaj mam teraz paragony, żeby nie było. Wysłałam przesyłki do 3 dziewczyn. Więc mój dzień wolny wygląda tak, że nie mam dnia wolnego, słuchajcie, ostatnimi czasy, od chyba bodajże miesiąca. Także, albo od połowy miesiąca, nawet nie wiem, bo teraz nie wiem. Dobra, 10 starczy, nie 20. Bo już nie pamiętam, czy pracuję teraz dodatkowo w Krolasie, czy pracuję teraz drugi czy trzeci tydzień. Powiem Wam, że nie pamiętam. Tu jest coś, co chciałam Wam zrobić dzisiaj na obiad, czyli właśnie to, co mówiłam Wam. Grillowany chicken sandwich, to jest jedna opcja. Dzieciaki lubią takie pierdoły, ja również, więc super. Mega się cieszę, że takie coś sobie wszamam. Big cheese. To jest grillowany, to był chicken, a to jest big cheese, czyli to będzie zwykły hamburger. No i greckowi właśnie wzięłam, gdzie ty jesteś? Jeszcze wzięłam pomidory. Czekajcie. I właśnie ten pojemnik. Taki pojemnik bardzo mi się podobał. Merry Christmas. Ja nie wiem, czy takiego w Anglii też nie miałam. Coś mi się kojarzy, ale może się mylę. Już nie pamiętam. Na pewno wiem, że kiedyś już mi się podobał, także taki ładny kupiłam, żeby tutaj gdzieś pięknie był przyozdobiony. I tu zaraz porzucam dzieciaką słodycze, ciasteczka, pierdu. Tu moje rękawiczki, bo rano jest zawsze zimno. I tu moje kapcie, które miałam w robocie. No, także się wykładam z kapciów, zaraz się zaniosę, nie chcę mi się teraz iść. Odkurzyć muszę i co? No i taki właśnie dzień, na 6:30, słuchajcie, na 6:30 idę właśnie z Gracjanem i z Oliwią. Czekajcie, jak się to... Czy to jest gdzieś sklejone jeszcze? Idę właśnie z dziećmi... O, nie jest sklejone. Takie duże dość te pudło, tak zobaczymy, jak się to zmieści. Idę z dziećmi, słuchajcie, na Christmas koncert. Także mój synek będzie występował. Jeżeli dam radę cokolwiek nagrać, jakkolwiek, to oczywiście to uczynię, a jeżeli no, nie będzie można, no to uszanuję i cóż, nie przeskoczę. Także wtedy nie nagram, proste. Dobra, ale fajnie, fajnie podobają mi się, kurczę, zapakowane te ciasteczka, to tak ładnie wygląda, fajne. Do lunchboxów, także ładuję im te ciacha. Załaduję im te ciacha, te są chyba luzem, o w takiej paczce, ale się wysilili, no dobra, ale niech mają. Dalej Marylandy, nie wiem jak są zapakowane, już im wiem, że brałam, ale o, jeszcze lepiej. Czyli w sumie te mogłabym luzem, no to te im dam luzem. O, niech wcinają, a co? To są same ciasteczka, jakieś tu czekoladka, seratka, także fajnie, taki cały będzie pojemnik słodyczy, więc jak czy ktokolwiek przyjdzie czy coś, zawsze ktoś sobie rękę włoży. No, na przykład moja Karolcia, myślę, że się ucieszy z takiego pojemnika. No, ona lubi takie łakocie. A jeszcze jakbym tu rzuciła candy floss, to bym nie zdążyła wyjąć z paczki, słuchajcie. No, lubi. Także... O, i już mamy zapchany i dzieci mogą sobie wszamać, także gdzieś to tutaj zaraz ładnie ustawię, jeszcze nie wiem gdzie. Za chwilę też otworzę z Wami zaległe kalendarze z wczoraj i z dzisiaj, czyli chyba 10
Nie wiem, co ci jest. 9, 10 albo 10, 11. Już nawet nie wiem. I co? Wstawiam zaraz sobie jedzenie, te kartki, że te paragony muszę trzymać. To są do was właśnie te przesyłki. I co? I za chwilę muszę z powrotem lecieć niedługo na pocztę, ale poczekam już na Gracjana, bo on będzie o 15.30, więc wezmę go z sobą albo poczeka chwilkę, bo poczta jest tu blisko. No, także ja robię sobie kawę, zabieram się za jedzenie, zrobię sobie już tutaj, zacznę grzać pierwszy ten, bo za chwilę będzie synek, więc już przygotowuję nam, a później powieszę z wami sobie lampki i zrobimy to przed chyba wyjściem, bo już na 6.30 idziemy, więc jeszcze będzie czas. No i właśnie zobaczymy, być może zrobimy sobie unboxing, bo nie mam żadnego pojęcia, co przyszło w tym Parcel Force. Nie wiem, powiedziałam wam, że czekam w sumie na jedną przesyłkę, ale to jest w sumie, nie wiem dlaczego Parcel Force, nie wiem. A na drugą, tą co czekam, też nie wiem, czy ona przyjdzie w sumie. Jedna idzie z Polski i czekam na nią teraz chyba drugi tydzień, a druga, już czekam na nią około miesiąca, idzie tam chyba z Chin czy skądś, ale mam odrosty, już udało się zrobić. No, czasu nie ma, naprawdę nie ma czasu. Biorę się za jedzenie i odzywam się do was niebawem. Zrobimy też sobie gorącą czekoladę, wszystko zrobimy, tylko po prostu, no Boziu, tylko po prostu trochę czasu. No, do usłyszenia. Hejo, hejo, znowu wychodziłam, znowu przyszłam i za chwilę znowu wychodzę, ale zanim znowu wyjdę, a przyszłam, to tak jak już przyszłam, to pokażę coś. Pokażę wam, co zakupiłyśmy jeszcze z ozdób. Chyba nie wszystko wam pokazałam, czy wszystko? Nie, chyba wam nie pokazałam wszystkiego. Nie, pokazałam wam te lampki. Dobra, teraz to zakupiłam. Takie coś. To jest z takiego, nie wiem z czego to jest. Z takiego czegoś, nieważne. Zapomniałam słowa, bo zapomniałam. Taki jelonek, taki opiękny. Tu była doniczka z takim zdechniętym kwiatem. Było to przecenione w Tesco za 2 funty. Na 2 funty, nie wiem z ilu. Kwiatek poszedł do śmieci, a ja to będę chciała wykorzystać na lampkę. I drugi jest już w łazience, taki sam. I tam będę chciała wsadzić. Zaraz wam pokażę, co będę chciała wsadzić. Czekajcie. Tylko gdzie to było? Nie tu. W tej siatce to było. I będę chciała wsadzić chyba taką choinkę. Też kupiłam taką choinkę. Ona jest w takiej doniczce. Nie wiem, czy to będzie widać. Takie jakieś choinki czy coś. I ona była, widzicie, z 3 funtów na 50 pi. Także taka choinka może być tu wsadzona i zobaczcie. I ozdoba jest na święta, bardzo ładnie. Można też malutkie, jakieś 10 lampeczek i kolejna piękna ozdoba. Dalej dokupiłam jeszcze lampki, 100 warm white za piątaka, bo było pół ceny teraz. Oli kupiła sobie Lego, wybrała sobie takie Lego City. City Pizza, także będzie robić pizzę, więc takie Lego sobie kupiłam. Sobie. I lecimy dalej. Dalej zakupiła chipsy. I kolejne. Nie kupiliśmy, bo nie było komu dźwigać. Dalej, lampki, kolejne lampki, 100 lampek, tym razem takie, to są te Cool White, czyli takie zimne światło będzie. Dalej zakupiłyśmy właśnie na szyby, mam nadzieję, że się nie połamały, takie piękne, ozdobne jelonki, renifery, nie wiem. I tak, one są do takie żabki albo do, wiecie, no do przyczepienia na okno. Wzięłam srebrny, bo będę chciała do łazienki, będę chciała do siebie, do pokoju tutaj, gdzie nagrywam. Złoty. Ubieraj się, bo nie zdążysz. Czekajcie, bo mi się tu o. Kolejny złoty. Mam nadzieję, że widzicie, jak to pięknie się też mieni. Dalej Oliwia zdecydowała oczywiście o niebieskim, żeby był jeden niebieski, bo łazienkę mamy jedną niebieską, więc będzie niebieski, jeden ze srebrnym. No, więc ich kupiłam ile? 5 chyba, nieważne. I jeszcze jedne lampki kolorowe, 100 lampek, string lights, multifunction, multicolor. Takie oto i jedne pójdą na schody. Także będziemy przeustawiać, chciałam to zrobić teraz, ale z racji tego, że będziemy wychodzić, no to nie zdążę zrobić tego teraz. Więc jeżeli będę jeszcze miała siły witalne, to po powrocie. A teraz wam jeszcze pokażę, jak zrobiłam w salonie, co w brokacie, słuchajcie. Ja pokażę wam, jak zrobiłam w salonie. A, tutaj zrobiłam taką mini ozdobę, nie wiem, czy widzicie, właśnie na tej takiej deseczce. Położyłam świeczkę, te światełka i tą pięknie pachnącą o tą choinkę. Przepięknie pachnie ta choinka, pomimo iż nie jest odpalona.
Tu jest właśnie drugi, ten zaraz wam pokażę. Na półce i to jest drugi taki, widzicie? I tu na schodach będą jeszcze światełka, u mnie będą, a teraz pokażę wam choinkę. Choinka, w której zmieniłam lampki, tu jest jeszcze na oknie tak i choinka. I tak teraz to będzie wyglądać. Także jest bardziej magicznie, tu na półce też jest magicznie, jest Elf on the Shelf, kartki. Także pięknie to wygląda z dworu. I co, ja się zbieram, bo musimy wyjść. Musimy biec. Nie chce mi się, strasznie mi się nie chce, żeby mi się tak chciało, mi się nie chce. Spadamy i odezwę się do was prawdopodobnie, jak wrócę, jak będę miała siły. Bajo! Pięknie to wygląda, nie mogę się nadziwić. Przepięknie. No i one się zmieniają. Skąd wróciliśmy? A czemu jesteś taka duża? Better. Pokaż pizzę. Co mamy? Margarita. Patrzcie. Na to. Three, two, monkey. Monkey. Mamy taką pizzunię. Tak, mamy. Zeszliśmy właśnie do mnie do pracy po pizzę. Synek, ja nagrywam. Zdejmuj buty. Wzięliśmy sobie pizzę. I do pizzy dostaje się, czekajcie, tutaj moje paragony, zobaczcie jak to pięknie wygląda. I do pizzy właśnie dostaje się porcję frytek, jeżeli zamówi się pizzę 12, 14 albo 16 albo chyba 18. Znaczy, bo ta pizza kosztowała 10, to znaczy, bo frytki kosztują 3, to znaczy ta pizza kosztowała 7? Nie, pizza kosztowała normalnie 10, ogólnie jako pizza. A frytki dostaje się za free. A frytki dostaje się za free, jeżeli się kupi pizzę powyżej tego, chodzi o ten rozmiar tutaj, co jest. Pizzę mamy w normalnej cenie. Natomiast do pizzy, jeżeli się bierze, kupuje pizzę, zamawia powyżej 14 tych tam, nie wiem, inchów, srinchów czy czegoś, to właśnie dostaje się porcję frytek. No, także my zabieramy się za Apple. Na pewno mogę wam powiedzieć, że jest przepyszna. Ostatnio chyba mieliśmy właśnie margeritę, ale jadłam z pieczorkami. W każdym razie życzę wam smacznego, jeżeli jesteście w trakcie posiłku. Myjemy, przedstawienie było fantastyczne. Bierzemy się za jedzonko i słyszymy się niebawem. No i hejo, hejo robaczki. Jest godzina, nie wiem, która, po 10 jakoś. 10.22, ja będę, powiem wam, szła spać. Kalendarze otworzymy sobie jutro, bardzo was przepraszam, ale po prostu dzisiaj no nie dałam rady, no. Musiałabym teraz siadać i się jeszcze poprawić, żeby też tak nie wyglądać jak przez okno, jak kupa chodząca. Cały dzień po prostu był na takich wysokich obrotach, dlatego że od rana praca, potem szybko w biegu. Co ja tu mam? Coś tu mam. Kawałek czekolady, wydało się. No, także praca, potem z pracy za światełkami, potem do domu, potem był kurier, poleciałam razem z wami na pocztę. Okazało się, że mam wrócić o 4, więc potem szybciutko, aha, jeszcze chyba wcześniej byłam właśnie po zakupy, jakieś światełka dokupywałam i ozdoby. Potem jeszcze na pocztę, Jezu, powiem wam, że już zapomniałam, na pocztę, potem do domu, potem z domu na tą pocztę tutaj, z poczty do domu, przyszedł Gracek, przyszła Oli poszła ze mną drugi raz na pocztę, bo trzeba było iść o 4, tutaj tylko im zrobiłam jedzenie i szybko zjedli. I co? A, i potem jeszcze raz z Oliwią poszłyśmy do tego, chciałam powiedzieć do TK Maxa, do Tesco, poszłyśmy do Home Bargainsa i co? Potem do domu, ledwo weszliśmy do domu, chyba nawet nic nie zdążyłyśmy zjeść ani wypić i szliśmy, słuchajcie, na Christmas koncert do Gracjana szkoły, do przedstawienie. A z niego wróciliśmy, o której, Oli? Po 9? Po 9, słuchajcie. No, miało się zacząć o 6.30, zaczęło się po 7 chyba. I trwało ponad godzinę.
Potem poszliśmy jeszcze, Oli zachciało się pizzę, także zamówiliśmy sobie pizzę w Krolasie, znaczy zamówiliśmy, wzięliśmy sobie takeaway i co? Dopiero wykąpałam się i powiem wam, że miałam jeszcze coś dograć, ale no nie mam sił, nie mam sił, także ubieram się w piżamkę i brykam do spania. No, padam. Padam po prostu na pysk, a jutro na 16 do pracy. Także jutro poogarniam wszystko, pokażę wam jeszcze jak podowieszał resztę światełek. Ojeju, widzicie? Bo jutro powinnam poogarniać tą całą resztę. Masakra, jakie żółte, brzydkie światło, ale to by się tym przejmował. Co? Nie po szkole, kochanie, bo po szkole ty wracasz i jedę do pracy. Na 16. Także się miniemy niestety. No, także dzieci będą z nianią. No, a ja co? A ja idę teraz spać. I życzę wam dobrej nocy, kolorowych snów. To, że nie było kalendarzy, to się nic nie dzieje, bo będą za to teraz 3 okienka w następnym, albo otworzę w jednym jedno lub dwa i w następnym vlogu jedno. Jeszcze nie wiem, zobaczę, jakoś to rozdzielę. Ale patrząc na to, jak wybierzecie udział, mogę zrobić 3 w ciągu jednego dnia i wtedy podczas jednego filmu wylosuję 3 osoby, o ile będzie w czym losować, a jak nie, to jedna, która weźmie udział, dostanie 3 nagrody. W zależności co będzie, bo też tego nie wiem. Także życzę wam kolorowych snów, dobrej nocy, buziaki. Bajo! Do jutra. Mua, pa!